Nastąpił moment, którego bym się nigdy nie spodziewał. Kamil, który ogląda moje filmy, zdecydował się wysłać do mnie swój świeżo zakupiony komputer. Zapytał, czy mógłbym jego nowy nabytek poskładać, przetestować pod kątem gier i powiedzieć, co sądzę o jego wyborze. Kamil nie chciał zdradzić, co dokładnie kupił. Powiedział, że wydał około 3000 zł. Chętnie się zgodziłem i oczekiwałem na przesyłkę ze sprzętem. Nie mogłem się doczekać. Byłem ogromnie ciekaw, jaki komputer do mnie dotrze, jaka jest jego specyfikacja i co najważniejsze, czy był to sensowny i przemyślany wybór. Oraz czy ten komputer będzie odpowiedni również dla ciebie. I w końcu nastąpił ten moment. Przesyłka dotarła na miejsce. Powiem wam nieco później, dlaczego ten film publikuję z opóźnieniem. Zdradzę wam nieszczęśliwą przyczynę, która skomplikowała powstanie filmu. Tymczasem po otrzymaniu przesyłki cieszyłem się jak małe dziecko, odpakowując pudełko z tajemniczymi podzespołami. Moim oczom zaczęły po kolei ukazywać się poszczególne części komputerowe. Zapowiadało się bardzo ciekawie, ponieważ dowiedziałem się, że to był pierwszy komputer Kamila, jaki samodzielnie skomponował. Tym bardziej rozbudzało to moją ciekawość, a zarazem obawy, czy jego decyzje okazały się słuszne. Zacząłem wyciągać z pudełka poszczególne komponenty. Oto pełna specyfikacja komputera Kamila. Zanim przejdziemy do testów tego sprzętu, poskładamy go do kupy, uruchomimy. Przy tej okazji powiem wam, co bym zmienił w tej konfiguracji, żeby zmieścić się w tym budżecie i otrzymać za tą kwotę maksymalną ilość FPS-ów. I w końcu dowiecie się, jaki problem napotkałem przy okazji montażu tego komputera. Przystępując do składania tego peceta, pierwsze co rozpakowałem to obudowa od iBoxa. Moim oczom ukazała się typowa budżetowa obudowa. W skrzyni iBoxa razi mnie praktycznie zerowa cyrkulacja powietrza. Do tego zasilacz montowany u góry obudowy, kiepskie mocowanie dysku, które wymaga wkręcenia śrub z obu stron. Z tym, że od wewnętrznej strony jest utrudniony dostęp dla śrubokręta. Blacha jest bardzo cienka oraz podatna na zarysowania. W momencie, gdy ten komputer do mnie dotarł, obudowa Thermaltake Versa H17 była sprzedawana w cenie około 90 zł. Oferowała ona za tą kwotę znacznie lepsze rozwiązania od iBoxa. Sercem komputera będzie procesor AMD Ryzen 7 1700. To trafny wybór. Przyzwoita wydajność oraz przyszłościowa architektura. W rozsądnej cenie otrzymujemy 8-rdzeniowy, 16-wątkowy układ. Osobiście w tym przypadku nie zmieniłbym procesora na nic innego. Podzespoły będą działać na płycie głównej MSI B450 Pro VDH+. Zainstalujemy 8 GB pamięci RAM od GoodRamu 3000 MHz CL16. Przyznam, że przy tym konfigu osobiście chciałbym, aby mój komputer miał jednak założone 16 GB. I da się to zrobić w tej cenie. Za chwilę powiem wam, jak tego dokonać. To, co teraz powiem, jest bardzo ważne. Zawsze wybierajcie dwie kości pamięci, gdyż zastosowanie tylko jednej znacznie obniża wydajność procesora. Za generowanie obrazu w tym komputerze będzie odpowiedzialny 8-gigowy Radeon RX580. Jest to wydajna karta, ale przepatrzyłem rynek wtórny i okazuje się, że za 800 zł kupimy używanego GTX 1070. Oczywiście z gwarancją. Tym zabiegiem zyskujemy większą wydajność za mniejsze pieniądze. Za zaoszczędzone pieniądze kupujemy dodatkową kość pamięci. I jeśli chodzi o mnie, to zdecydowałbym się na takie rozwiązanie. Od dawna wybieram karty z drugiej ręki i osobiście nigdy nie miałem większych problemów z grafiką. Spośród wszystkich kart, jakie miałem, tylko jedna uległa awarii i bez problemu sprzedawca zrealizował naprawę gwarancyjną. Dane Kamil będzie magazynował na dysku od Toshiby, dokładnie na modelu P300 1 TB. Jednak ja bym porzucił wariant talerzowy i skłonił się w stronę SSD, wybierając przykładowo Crucial BX500 480 GB. Mimo że nie jest to objawienie w kwestii wydajności, to w swoim przedziale cenowym jest dobrym wyborem. Co prawda okupimy to kosztem pojemności, ale zyskamy sporą wydajność przy odczycie i zapisie danych. Z kolei prąd będzie temu komputerowi dostarczał zasilacz Silentium PC Vero L2 Bronze 600 W. Nie jest źle, jednak ja wolałbym sprawić sobie nieco tańszy zasilacz. W
wybierając model Areocool KCAS 600W 80+ Bronze. Jeśli chodzi o tą nieszczęśliwą kwestię, która napatoczyła się przy okazji tego sprzętu, po złożeniu komputera do kupy okazało się, że PC nie wstaje. Kompletny brak reakcji. Z początku, ze względu na to, że jest to tania obudowa, podejrzewałem przedni panel. Być może jest uszkodzony. Ale szukając głębiej przyczyny awarii, niestety okazało się, że była to wina zasilacza. Okazał się on fabrycznie uszkodzony. Skonsultowaliśmy wspólnie problem i chcieliśmy zamówić nowy zasilacz, a ten po prostu zwrócić. Niestety, ale pewne techniczne komplikacje uniemożliwiły nam dokonanie tego procesu, przez co musieliśmy wysłać zasilacz z tytułu gwarancji. Co na szczęście nie trwało długo, ale niestety opóźniło powstanie tego materiału. Jeśli chodzi o wydajność komputera, który skompletował Kamil, to jego jednostka poradzi sobie w rozdzielczości Full HD ze wszystkimi grami na ustawieniach High. Dla przykładu odpaliłem Wiedźmina 3 i na ustawieniach High i 1080p uzyskałem płynny obraz komfortowo, ciesząc się rozgrywką. Odpaliłem również Assassin's Creed Origins na ustawieniach High oraz 1080p. Bywało różnie, ale średni wynik zamyka się w granicy 60 klatek. Na koniec Far Cry New Dawn. I tutaj również testowałem na ustawieniach High oraz rozdzielczości Full HD. Karta spokojnie trzymała poziom 60 klatek, dobijając z czasem nawet do 70 fps. Po ograniu paru tytułów i 1,5-godzinnym teście maksymalna temperatura karty to 75 stopni. W przypadku procesora na fabrycznym chłodzeniu maksymalna temperatura, jaką uzyskałem, to 66,5 stopnia. Mimo wszystkich zmian, jakie zasugerowałem przy tym konfigu, Kamilowi mimo braku doświadczenia udało się skomponować całkiem wydajną jednostkę. Aczkolwiek jestem typem osoby, że lubię dobierać najtańsze sensowne podzespoły. I jeśli chodzi o mnie, kieruję się głównie osiągami. Budżet, jaki Kamil finalnie przeznaczył, to w przybliżeniu 3150 zł wraz z systemem operacyjnym. Publikując ten film, Kamil już od jakiegoś czasu zagrywa się na swojej wymarzonej maszynie. Udało mi się Kamila namówić na dodatkową kość pamięci, którą zamontował, jak już komputer do niego wrócił. A z mojej strony to wszystko na dziś i dziękuję Ci za zaufanie oraz podesłanie sprzętu. A Ty, drogi widzu, daj znać, jaki jest Twój wymarzony komputer. Obecnie intensywnie rozwijam Instagram, więc zachęcam, żeby w wolnej chwili tam zerknąć. Link znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.